No hejka, witajcie bardzo serdecznie w nowym filmiku na tym kanale, a to właśnie dzisiaj, moi kochani, przydaję Wam mega, fajnego, super fantastycznego baga na żetony letnie. Ale zanim przejdziemy do tego materiału, chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym pięciu subskrybentom, którymi są Blueberry Fangirl, Horse My Life, Joanna Tokarz... Pari Beachful oraz Marta Jewiak. A IJ ten filmik był dla ciebie pomocny i chcesz powiedzieć się właśnie na tej liście w kolejnych materiałach? To możesz zasubskrybować ten kanał będzie mi naprawdę bardzo bardzo milutko. Chciałbym bardzo podziękować moim wspierającym, którymi są Carmela, Cabanos, Olivcia, Sims and SSO, Pablo Escobar, Klara, Siewiac, księżniczka Tysia, Geekacze od YouTube'a, Pingwinek, Marta, Hista Crew, Blind Mall, Izabela oraz Klans PRK. Naprawdę bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie o łapeczce. Pod tym filmem, a już dłużej nie przedłużam, i bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania tego materiału. Skorzystajcie z tego baga, póki to wszystko jeszcze działa, bo wydaje mi się, że teraz tego już niebawem na dniach będzie chciał to naprawić. Pierwszym krokiem, moi kochani, który trzeba zrobić, jest oczywiście. Pojechanie na farmę Steve'a, bo tam po prostu yy, mamy coś takiego jak końskiego stylisty I koński stylista pozwala nam zrobić mega fajnego buga, więc już jedziemy właśnie na farmę Steve'a Okej, okay kaj, jesteśmy już właśnie na farmie Steve'a i mamy końskiego stylistę, czyli teraz robimy coś mega, mega ważnego Otwieramy inwentarz naszego konia, w tym przypadku będzie to oczywiście mój lipicanek I tak, teraz wchodzimy sobie właśnie do końskiego stylisty i klikamy na zmienienie nazwy naszego konia, jakby wiecie, w tym e, interfejsie, właśnie. Gdy co już wszystko zrobiliśmy, zamykamy okno końskiego stylisty, i możemy poruszyć się właśnie z tym inwentarzem. A o to nam przez cały czas właśnie chodziło. Klikamy o na klawiaturze, i możemy wziąć podwózkę gdziekolwiek chcemy. W moim przypadku, oczywiście, e, będzie to na rancho Starsheim, bo tam właśnie można to wszystko wymieniać. Czyli jedziemy sobie po prostu tutaj, klikamy na rancho Starsheim, który jest tutaj, e, płacimy i jedziemy. No i dobrze, jesteśmy już właśnie tutaj i jedziemy oczywiście do Garego, który pozwoli nam wymienić nasze rzeczy na coś mega, mega fajnego. I tak, gdzie mamy tutaj właśnie to okno do wymiany złota, no to klikamy sobie właśnie tutaj codzienna wymiana. Ja wezmę to, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej właśnie opłacalne. I klikamy Escape na klawiaturze, to jest tutaj do góry, właśnie pierwszy przycisk u mnie. I teraz możemy poruszać się właśnie z oknem wymianki, więc mega, mega fajnie. Klikamy o na klawiaturze, żeby móc wszystko klikać. I bierzemy podwózkę do nas, do stajni. Teraz wystarczy tylko wejść właśnie do naszej stajni, otworzyć szafę i przełożyć sobie po prostu na przedmioty. W tym miejscu, moi kochani, przerzucamy nasze złoto z inwentarza do szafy, i klikamy na tak. I magicznym sposobem otrzymaliśmy właśnie letnie żetony, więc wydaje mi się, że to jest mega, mega fajny bug. Tylko pamiętajcie, że trzeba go powtarzać codziennie, żeby mieć po prostu wymianę tego złota właśnie na tą największą ilość właśnie żetonów. nie znać, czy będziecie z niego korzystali, a ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, życzę wam cudownego czwartku i cześć!